2000 polskich misjonarek i misjonarzy prowadzi misje w 97 krajach. W Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji i Oceanii służą najuboższym, chorym i starszym, niepełnosprawnym i osieroconym dzieciom. Walczą z głodem, uczą uprawy roli i różnych zawodów. Głoszą pojednanie i pokój. To dzięki nim ludzie odkrywają miłość i nadzieję. Pomóż polskim misjonarzom. Wyślij SMS o treści misję na numer 72032. Witam Państwa serdecznie. To jest temat dnia, Magdalena Korzeniewska, a dziś u nas w studio jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani Małgorzata Wypych. Dzień dobry. Witam serdecznie, pani redaktor, witam serdecznie Państwa. Busy 500+ ruszyły w Polskę. Tak, ruszyły w Polskę. Rzeczywiście w dniu dzisiejszym weszła w życie ustawa, którą PiS miało jako swój sztandarowy program, właśnie 500+, polegający na tym, na wsparciu właśnie rodzin. W momencie kiedy ktoś ma wiele, wiele dzieci, jest to tak naprawdę inwestycja, ale przede wszystkim jest to wielka przyjemność. Ja osobiście znam wiele moich przyjaciół, którzy mają właśnie rodziny wielodzietne. Wydaje mi się, że wracamy do tego właśnie modelu rodzin wielodzietnych. Chciałabym też powiedzieć, że pomimo tego, że jest obecnie 1 kwietnia, czyli prima aprilis, program ten nie jest prima aprilisowym żartem, tylko rzeczywiście dotrzymaliśmy słowa. Rzeczywiście busy, samochody z informacją właśnie 500+ ruszyły w Polskę. Przede wszystkim jest to akcja informacyjna, dlatego że nam w wielkich miastach wydaje się, że ta kwota, która jest jako właśnie ten temat tego programu, jest kwotą tak naprawdę niedużą. Natomiast należy pamiętać o tym, że oprócz wielkich miast są również wsie i małe miasteczka, gdzie, tak jak wiem po znajomych swoich znajomych, nawet kwota 200 zł jest bardzo dużym podreperowaniem budżetu. Myślę, że ten program będzie pracował, jest szansa, że przede wszystkim doinformowanie właśnie społeczeństwa spowoduje, że to rozleje się szeroką falą. Ważne jest to, żeby po prostu ludzie wiedzieli, jak wypełnić taki wniosek. Oczywiście kwestie biurokratyczne zawsze powodują pewnego rodzaju perturbacje na dzień dobry. Natomiast właśnie ta akcja ma przede wszystkim pokazać, że nie jest tak trudno. Pomagamy, jest mnóstwo miejsc, gdzie Państwo mogą otrzymać informacje. Tak naprawdę w każdym mieście jest otwarte kilkadziesiąt tak naprawdę punktów. Realizacją tego programu zajmuje się samorząd terytorialny, ponieważ on jest najbliżej tych problemów i tych spraw właśnie związanych z mieszkańcami. No właśnie, czy to oznacza, że politycy w końcu zaczęli interesować się rodziną? Pani premier Beata Szydło powiedziała, że rodzina jest najlepszą inwestycją dla Polski. Myślę, że politycy, dla których zawsze rodzina była ważna i nie była kosztem, tylko inwestycją, właśnie obecnie mają możliwość wykazania tego i jednocześnie przeprowadzenia tych reform. To jest istotne. Od 8 lat była mowa o tym właśnie, że rodzina jest kosztem, czyli czymś, co jest bardzo ciężkie. Natomiast my mówimy, jest to inwestycja, przede wszystkim inwestycja w przyszłość. A czy ten program 500+ może zmienić demografię Polski na lepsze? No jednym z celów tego programu jest między innymi właśnie pokazanie, że posiadanie dzieci właśnie nie będzie kosztem, tylko będzie inwestycją. Jest to bardzo, bardzo szeroko zakrojony program społecznościowy, tak naprawdę pierwszy, mający właśnie na celu wsparcie rodziny. Ale pojawiają się też głosy krytyczne. Jedni mówią, że no tak, dadzą teraz rodzinie 500 zł, ale komuś muszą zabrać. Pytanie komu? Jak pani ocenia te krytyczne głosy? Myślę, że te krytyczne głosy będą zawsze w przypadku najróżniejszych inicjatyw ze strony obecnej koalicji rządzącej. My
myślę, że no jest to prawą opozycji, ażeby krytykować. Dobrze by było, żeby ta krytyka była konstruktywna. Myślę, że w pewien sposób musi się wypalić takie podejście, że coś dziwnego się wydarzyło, że w ogóle ta opcja, że nasza opcja właśnie objęła władzę, że ludzie ją wybrali przede wszystkim. A co ciekawsze, z tego jak pokazują sondaże, to poparcie absolutnie nie spada. Więc myślę, że ta dobra zmiana, która obecnie jest przeprowadzana, jednak ma wielu zwolenników i po prostu dajcie nam pracować. Opozycja mówi również, że to wcale nie jest program prodemograficzny, tylko program propagandowy i że nie jest wcale taki dobry. To znaczy przykro to słyszeć. Rzeczywiście może w Sejmie również takie głosy oczywiście, że się pojawiają tak naprawdę przy okazji każdej inicjatywy i w zasadzie każdego głosowania. No, można tylko tak naprawdę zastanowić się, czy przypadkiem przez te 8 lat właśnie to nie było celem. No, naszym celem nie jest propaganda absolutnie. No właśnie, skoro jesteśmy przy rodzinie i dbaniu o rodziny, pani premier Beata Szydło oraz pan prezes Jarosław Kaczyński powiedzieli, że poprą ustawę antyaborcyjną. Tak, w wielu swoich wypowiedziach, zresztą to się nie zmienia, mówili, że jest to zgodne z nauką Kościoła, ponieważ są katolikami, ponieważ są osobami wierzącymi, będą postępowali zgodnie ze swoim sumieniem. Ale pomimo wszystko posłowie PiS-u, z tego co podały media, nie są przymuszani do tego, żeby zagłosować za tą ustawą i każdy może głosować ze swoim sumieniem. Tak, zgodnie ze swoim sumieniem. Jak właśnie pani redaktor tutaj powiedziała, rzeczywiście pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że nie będzie tutaj żadnej dyscypliny i przymuszania, będzie każdy głosował ze swoim sumieniem. A czy według pani poseł taka ustawa w Polsce jest dzisiaj potrzebna? Ta ustawa, która obecnie funkcjonuje, jednak pozostawia dużo do życzenia i myślę, że jakakolwiek reforma w tym zakresie jest potrzebna. Czyli pani zagłosuje za tą ustawą, jeżeli się pojawi projekt w Sejmie? Obecnie jest możliwość od razu sprawdzenia w internecie, jaki poseł głosował. Zachęcam. Dobrze, zmieniając temat, wczoraj, w czwartek, Sejm przyjął ustawę o ziemi rolnej. Ustawa, która jest właściwie krytykowana również w mediach. Między innymi rzecznik klubu Kukiz 15 skrytykował tę ustawę i powiedział, że jest to jedna z ważniejszych ustaw obecnego Sejmu, dlatego że może przynieść najgorsze korzyści. Zgadza się pani z tym stwierdzeniem? Znaczy najgorsze efekty. Oczywiście, że się nie zgadzam z tym twierdzeniem. Faktem jest, że przez ostatnie kilka, o ile nie kilkanaście lat, ziemia polska była wykupywana przez osoby podstawione przez cudzoziemców, które no, miały na celu tak naprawdę biznes, czyli skupowanie tej ziemi i inwestowanie w niej nie polskich pieniędzy, nie pieniędzy polskich rolników, ale pieniędzy zupełnie obcych, co może być dobre, natomiast no, w pewnym momencie myślę, że została zachwiana pewna równowaga. W związku z tym ta ustawa ma na celu po prostu przystopowanie temu procederowi, który był bardzo niebezpieczny, dlatego że właśnie on wtedy pozbawiał rolników, polskich rolników własności, swojej własnej ziemi, a tak naprawdę nawet nie przewidywał żadnych możliwości innych form, na przykład dzierżawienia. Prezydent Andrzej Duda pojawił się w Stanach Zjednoczonych. Polonia zachwycona prezydentem. Centrum Badań Opinii Publicznej dzisiaj podało, że prezydent otwiera również ranking zaufania polityków. Polacy ufają najbardziej właśnie prezydentowi. No właśnie, czy coraz bardziej zaczynamy ufać politykom? Myślę, że na pewno. To też pokazują badania, jeżeli chodzi właśnie o obecne ugrupowanie rządzące, czyli Prawo i Sprawiedliwość, moją partię. Natomiast jeżeli chodzi o pana prezydenta, to bardzo mnie to osobiście również cieszy, dlatego że no, pan prezydent był i jest przyjacielem rodziny mojego męża, mojej rodziny. I tak jak ja z kolei dostawałam informacje właśnie od Polonii, jest bardzo dobrze postrzegany jako polityk, jako człowiek również. Bardzo otwarty, rozmawiający,
Wiem, że również spotkał się ze studentami w Waszyngtonie, co też było bardzo, bardzo ciepło przyjęte. Zresztą pan prezydent potrafi również w bardzo taki przystępny, prosty sposób mówić o ważnych sprawach dla Polski, ważnych sprawach dla całego świata tak naprawdę. No teraz jest obecnie na szczycie nuklearnym. Należy też powiedzieć o tym, że do tej pory na te szczyty jeździli ministrowie, natomiast ranga jest jak gdyby dosyć istotna, dlatego poleciała głowa państwa. O tym też nie należy zapominać. Pan prezydent spotkał się z Polonią, z przedstawicielami Polonii, podziękował im za opiekę nad polskością tak naprawdę na obczyźnie. I tak jak mówię, pan prezydent zawsze był tam dobrze przyjmowany. Pan prezydent Andrzej Duda zresztą, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to jest to bardzo duży elektorat, który właśnie wybrał pana prezydenta. I na koniec pytanie dotyczące świętej pamięci już posła Artura Górskiego. Dziś media poinformowały o jego odejściu. Jak pani wspomina pana posła? Znaczy, ja pana posła bardzo dobrze nie znałam, dlatego że jest to moja pierwsza kadencja. Spotkaliśmy się tak naprawdę właśnie w Sejmie. Uczestniczyliśmy razem w pracach Komisji do Spraw Łączności z Polakami poza granicami, której pan poseł był wiceprzewodniczącym. Wiem, że te sprawy właśnie szczególnie wschodu bardzo mu na sercu leżały i ma bardzo duże właśnie w tym zasługi. Rzeczywiście, żeśmy się o tym dowiedzieli dzisiaj wieczorem nastąpiło odejście pana posła. Zarówno my jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale również cały Sejm uczcił pamięcią właśnie osobę pana posła, który był oddany Polsce, idei Polakom. Także rzeczywiście, niestety, cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych. Myślę, że on dołączył do nich. Pani poseł, dziękuję bardzo za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Państwa zachęcam do subskrybowania naszego kanału na YouTubie oraz zachęcam również do modlitwy ze świętej pamięci posła Artura Górskiego. To był temat z dnia. Dziękuję. Magdalena Korzeniewska.